Wykład 11. System immunologiczny. Today we'll talk about immune system. Dzisiaj będziemy mówić na temat systemu immunologicznego. Immune system is very, very important. System immunologiczny jest niezwykle ważnym układem. And this immune system, we can look at the immune system now. System obronny, na który teraz popatrzymy. Okay, let's look at this picture. Spójrzmy na to zdjęcie. Now we have, as I told you yesterday, jak już powiedziałem wam wczoraj, in our bone marrow, w naszym szpiku kostnym, there is a stem cell. Mamy komórki macierzyste. Stem cells develop. Komórki macierzyste. And these are the stem cells here. I to właśnie są te komórki macierzyste. And these stem cells can become all different type of cells. I te komórki macierzyste mogą stać się różnego rodzaju komórkami. The most common blood cell you see is a red blood cell. Najbardziej taką rozpowszechnioną w krwiobiegu komórką jest krwinka czerwona. These are very tiny one called platelets. A to są o wiele mniejsze płytki krwi. And here some white blood cells. A tutaj widzimy niektóre rodzaje krwinek białych. There's something we call macrophage. Tutaj mamy makrofagi. These macrophages are very important. Makrofagi są niezwykle ważne. And here you can see immune system. This is immune system. I tutaj mamy różne inne komórki wchodzące w skład systemu obronnego. We call B cells. Tutaj są komórki B albo limfocyty B. Then there's a T cells. Następnie limfocyty T. Then there's a cell called natural killer cell, NK I komórki cells. Zabójcy. Natural killer cells. Komórki zabójcy. Then these kind of strange cells we call dendritic cells. A tutaj są komórki, które mają związek z dendrytami. And these dendritic cells are very important for immune system. One również są bardzo ważne dla systemu obronnego. Then we call it there's a granulocyte. I granulocyty. And macrophages. I makrofagi, o których mówiliśmy. And this is immune system. I one tworzą system obronny. But which one is the most important white blood cells? Ale która krwinka biała jest najważniejszą spośród wszystkich? It's a T cell here. To jest komórka T, inaczej limfocyt T. And T cell has a good secretary. I komórka T ma taką świetną sekretarkę. And these are the secretary for the T cells. I to są właśnie te sekretarki komórek. They help T cells. One pomagają komórkom T. When we were in medical school, we never knew this kind of cell existed. Gdy studiowaliśmy medycynę, nigdy nie mówiono nam o tych właśnie komórkach. Okay, this cell we call dendritic cell. Komórki dendrytowe. Dendritic means many branches. To znaczy, że posiadają wiele różnych odgałęzień. Dendrytyczne komórki. So, what these dendritic cells do? Czym zajmują się te komórki dendrytyczne? We'll find out. Odkryjemy to. It is very fascinating to me. Dla mnie jest to czymś fascynującym. Just looking at this picture alone. Wystarczy tylko spojrzeć na ten rysunek. Each different cell has different task. Każda z tych pojedynczych komórek ma do spełnienia inne zadania. They have different programs. I mają inne programy. Every single different cell has a different jobs to do. Każda pojedyncza komórka ma inne zadanie do wykonania. So this T cell can be a union president. Tak więc ta komórka mogłaby być przewodniczącym na przykład. And this is a brother Jankowski. A ta komórka dendrytyczna to na przykład brat Jankowski. Helping union president to work good. Brat Jankowski, który pomaga przewodniczącemu kościoła. Very important. Tak więc to jest ta komórka dendrytyczna spełnia bardzo ważne zadanie. It's very fascinating. It is God-given job they have. I jest to naprawdę czymś fascynującym. To Bóg zaplanował, jakie zadanie ma spełniać poszczególna komórka. So every single cell receives different talent from God. Tak więc każda z tych poszczególnych komórek otrzymuje różne talenty od Boga. Or different instinct. Albo inny instynkt. It is God wrote that program of instinct. Bóg napisał ten program w genach poszczególnych komórek, czyli ten instynkt. So all these cells are different.
Tak więc wszystkie te komórki różnią się między sobą. But they all exist for the same purpose. Ale wszystkie istnieją w tym samym celu. To protect life. Aby chronić życie. That's plan of God. Taki jest właśnie Boży plan. So in our church, tak więc w naszym kościele we're all different from each other. My również różnimy się wszyscy od siebie. We have different talents. Mamy różne talenty. As Paul says, some of us are eyes. Apostoł Paweł powiedział, some of us are ears, niektórzy some of us are z nas hands, są oczami, inni uszami, inni some of us ręką, are toes, you know. Inne osoby są palcami. It's everybody God given different roles. Każdemu Bóg dał inną rolę. Nobody is superior than others. Nigdy nikt z nas nie pełni takiej samej roli jak inna osoba. We receive the talent from God. Dlatego, że my otrzymujemy od Boga taki talent, dar. It is God-given gift. To jest dar, który pochodzi od Boga. They all come from this stem cell. Tak więc wszystkie te komórki pochodzą od komórki macierzystej. Let's count how many different cells we have. Teraz policzmy, ile jest tych komórek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different kinds. Okay. 8 różnych rodzajów komórek mamy tutaj. So all these stem cells become these different cells. Tak więc wszystkie te komórki macierzyste przekształcają się w te komórki, które wymieniliśmy. So when you look into the stem cell, gdy patrzymy na komórkę macierzystą, and there are genes. To wewnątrz tej komórki znajdują się geny. There's genes to become B cell. Geny, które sprawiają, że ta komórka przekształca się w komórkę B. There's genes here to become T cell. Znajduje się tam gen, który sprawia, że pojawia się komórka T. Okay. There's genes to become dendritic cells. I również istnieją geny, które sprawiają, że ta komórka staje się komórką dendrytyczną. So in the stem cell all the genes are sleeping. Tak więc w tych komórkach macierzystych te niepotrzebne geny właśnie wtedy śpią. How God assigns a different job? W jaki sposób Bóg wyznacza odpowiednią funkcję dla takiej komórki? How God give different assignment? W jaki sposób Bóg sprawia, że ta komórka staje się taką komórką, a nie inną? Different talent, you might say. Obdarza różnymi talentami. How? W jaki sposób to czyni? By iskra. Przez iskrę. God send iskra. Bóg posyła iskrę. To the T cell gene. Posyła iskrę, która dociera do genu w komórce T. And T cell gene was sleeping in the stem cell. I w tej komórce macierzystej ten gen komórki T śpi. And the T cell gene received iskra. I wtedy dociera iskra do tego genu. And this gene is activated. Ten gen jest uaktywniony. Then it becomes T cell. I wtedy ta komórka macierzysta staje się komórką T. What in the T cell? A co znajduje się wewnątrz komórki T? There are red blood cell gene. Znajdują się nawet i tam geny krwinek czerwonych. The platelet cell gene. W komórce T mogą znajdować się geny płytek krwi i komórek dendrytycznych. All the genes are there. Wszystkie geny tam się znajdują. But they all sleep. Ale wszystkie one śpią. In dendritic cell, w komórce dendrytycznej there's a T cell gene too. Znajduje się też gen komórki T, but sleep. Ale śpi sobie. God knows the which gene is best gene for us. Tak więc Bóg wie, który gen jest genem dla nas najlepszym i który gen obudzić. And he send iskra. Więc on wtedy posyła iskrę. And he determines which cell I have to be. I on określa, która komórka powinna przekształcić się w jaką komórkę. Amazing. I to jest zdumiewające. So, it is God's will is printed in the gene. Tak więc w genie została wypisana Boża wola. It is what God's will is. To właśnie Boża wola. God's purpose. Boży cel. God's intention. I Boża intencja. This is what God meant. To właśnie Bóg miał na myśli. It is God's mind is written in the gene. Boży umysł jest wypisany w genach. Wonderful, right? To jest cudowne. Let me explain what the T cell is, the greatest one.
Pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego ta komórka T jest najważniejsza spośród nich wszystkich. Te komórki dendrytyczne spełniają rolę sekretarek dla komórek T. They don't really destroy the enemies. One tak naprawdę nie potrafią unicestwiać wrogów. Destruction of enemy is depending upon the T cells. To, czy wrogowie zostaną unicestwieni, zależy od komórek T. So what does this dendritic cell do? Tak więc czym zajmują się te komórki dendrytyczne? Let's take a look at that first. Popatrzmy najpierw na to. Nowadays scientists are finding more about dendritic cells. Teraz naukowcy coraz więcej ciekawych informacji odnajdują na temat tych komórek dendrytycznych. This blue cell is ta niebieska komórka to jest komórka T. And this red cell. A ta czerwona komórka? This is one dendritic cell. To jest właśnie jedna komórka dendrytyczna. You know, dendritic cell has a lot of branches. Komórka dendrytyczna, jak powiedzieliśmy, ma dużo odgałęzień. Let's say I am a dendritic cell. Powiedzmy, że ja jestem komórką dendrytyczną. And Sławik is a T cell. A Sławik jest komórką T. And I go to, so... Ja podchodzę do Sławka i obejmuję go. What dendritic cell do is, I just found the cancer cell. Ta komórka dendrytyczna, jej rola polega na tym, że ona mówi komórce T, że znalazła komórkę raka. I just found AIDS virus. Właśnie znalazłam wirusa HIV. So when this dendritic cell finds AIDS virus, i gdy ta komórka dendrytyczna odkrywa wirusa HIV or cancer cell, albo komórkę raka, this dendritic cell says, who are you? To więc ona pyta wtedy, kim ty jesteś? I need your identification. Proszę dokumenty. So it is dendritic cell. Więc ta komórka dendrytyczna gets this identification of this cancer cell. Bierze ten dowód od tej komórki rakowej. And it reports to the T cell. I następnie przekazuje to komórce T. And then T cell says, okay. I wtedy komórka T mówi w porządku. I need to find. Muszę but zobaczyć. Dendritic cells only found one cancer cell. Ale komórka dendrytyczna, powiedzmy, znalazła tylko jedną komórkę raka. Then T cell says to all over the place. Więc wtedy komórka T mówi wszystkim dookoła. Let's find this suspicious guy. Musimy zobaczyć, co to za gość. So all the T cell in the body więc wtedy wszystkie komórki T w organizmie potrafią rozpoznać, kim jest ten intruz. Czy to nie interesujące? Okay. And this is another picture of the T cell and the dendritic cell. Tutaj mamy inne zdjęcie komórki T i komórki dendrytycznej. This is T cell here. To jest komórka T. And this is dendritic cell sort of. A to są komórka dendrytyczna, która obejmuje komórkę T. Now, here recently scientists found out something very interesting about dendritic cells. Ostatnio naukowcy odkryli coś bardzo interesującego na temat komórek dendrytycznych. This dendritic cell not only do the secretarial work for the T cell. Te komórki dendrytyczne nie są jedynie sekretarkami dla komórek T. They also do some regulatory function. One posiadają również funkcje regulacyjne. Okay, look at this. Popatrzcie na to. Antigen presenting cells. This is what dendritic cell is. Antygen jest przedstawiany komórkom. Can induce tolerance or immunity. I w ten sposób może wywołać taką tolerancję albo jakąś reakcję immunologiczną. So it can report to the T cells. Tak więc ten taki intruz jest and then the T cell can tell przedstawiany komórkom T i składany jest raport. And then the T cell is saying to the T cell, i ta komórka dendrytyczna wtedy przekazuje komórce te informacje. I wtedy mówi, myślę, że będzie dla nas lepiej, jeśli zostawimy to. Or dendritic cell says, komórka dendrytyczna mówi, I think we need to destroy them. Myślę, że potrzebujemy zniszczyć tego intruza. So this dendritic cell has some regulatory function for the T cells. Więc ta komórka dendrytyczna jakby po prostu ma taką funkcję regulującą zachowanie komórek T. And scientists has found the gene for that. I naukowcy ostatnio odkryli gen, który jest za to odpowiedzialny. Dendritic cell is a cell. Komórka dendrytyczna jest tylko komórką. They don't make a decision. Przecież ona nie jest w stanie podejmować sama jakichkolwiek decyzji. They have decision-making genes. Ale one posiadają, te komórki dendrytyczne posiadają geny odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. It is God's decision.
To są tak naprawdę Boże decyzje. To jest Boża wola. I to Bóg decyduje, co ta komórka ma zrobić. Czy to jest, czy zostawić takie obce ciało na jakiś czas? Czy natychmiast je zniszczyć? To zależy od Boga, od Jego decyzji. I ta wola Boża dociera do komórki dendrytycznej w postaci iskry. I następnie decyzje są podejmowane zgodnie z tym, który gen zostaje obudzony. I wtedy komórka ta otrzymuje wiadomość i zgodnie z tą wiadomością albo likwiduje intruza, albo pozostawia go. I don't want to teach you simply the scientific fact of the immune system. Ja nie chcę jedynie mówić wam o naukowych faktach związanych z systemem immunologicznym. I'm always interested in God's infinite wisdom. Ale zawsze najbardziej jestem zainteresowany, aby pokazać w tym wszystkim Bożą nieskończoną mądrość, which is manifested in the immune system, która została objawiona między innymi też w systemie obronnym. So even just studying this much of immune system. Tak więc nawet jeśli tylko tyle wiemy o funkcjonowaniu systemu odpornościowego, you can see all the cells in the immune system. To już możecie widzieć, że wszystkie komórki tworzące ten układ otrzymują Boże instrukcje i stale są kontrolowane przez Boga. A gdy geny są kontrolowane przez Boga, to oznacza, że geny mogą być również kontrolowane przez szatana. Dlaczego? It is a technical problem. Technical point. Chodzi tutaj właśnie o sprawy techniczne z tym związane. Satan also has a scientific fact. Szatan również wie, czym jest naukowy fakt i zna te fakty. So that's why he can. I dlatego. When he has a scientific fact. Dlatego, kiedy on posiada taki fakt. He cannot use the love energy. On nie może oczywiście użyć energii miłości. He can control electromagnetic energy. Ale może sprawować kontrolę nad tymi genami, używając siły elektromagnetycznej. That's why it is amazing to me about Ellen White, really. Dlatego zdumiewające jest dla mnie to, co pisze Ellen White. It's 1800, 1860 or something, 1870. Ona napisała o tym w latach 1870 czy 60. She says Satan uses electromagnetic force. No, i napisała, że szatan wykorzystuje siłę elektromagnetyczną. She didn't say electromagnetic. Ona właściwie nie powiedziała do końca elektromagnetyczną. She says magnetic force. Ale powiedziała magnetyczną siłę. It's amazing. I to jest zdumiewające dla mnie. How she could say that? Skąd ona mogła to wiedzieć? She didn't even go to university. Przecież ona nie studiowała na uniwersytecie. So this is all the new studies just came out. Tak więc te wszystkie informacje pojawiają się w oparciu o najnowsze badania. Popatrzcie. This is coming. Year 2002, September 13. To pochodzi z 13 września 2002 roku. See how hard I'm studying? Widzicie teraz, jak ciężko się uczę? I'm constantly studying, you know, ciągle studiuję. Airplane and... I w samolocie. So that's why I'm getting more amazed as I study more. Wow. I dlatego coraz bardziej jestem zdumiony, im więcej studiuję, ciągle mówię wow. And whenever I say wow. I kiedykolwiek mówię wow. What happened in me? To co się we mnie dzieje? My genes are jumping. Mój gen wtedy podskakuje. Growth hormone, you know? I hormon wzrostu również. Endorfin, i endorfiny, yeah. Poziom się podnosi. Testosteron. Testosteronu też. Make my wife happy, you know? I to sprawia, że moja żona jest szczęśliwa. See, this is what God does. To właśnie tak działa Bóg. It's not just Viagra. To nie chodzi tutaj o Viagrę. When you know God so good, ale Bóg potrafi lepiej rozwiązywać te problemy. You don't need Viagra. Jeśli Bóg działa, to wtedy nie potrzebujecie Viagry. When you do the New Start program, healthy diet, jeśli będziecie stosować program New Start, stosować zdrową dietę, ćwiczenia fizyczne, stretching, to wtedy iskra, i otrzymacie iskrę, your genes are always active. To wtedy wasz gen będzie zawsze aktywny. Don't worry about Viagra, you know? I nie musicie się wtedy martwić jakąś tam Viagrą. Okay. Okay, this is a picture of the lymphatic system. To jest zdjęcie układu limfatycznego.
You know, when you touch search, gdy dotykacie tutaj okolic szyi, this we call the lymphatic system. Tutaj znajduje się też układ limfatyczny. Wiele węzłów chłonnych znajduje się właśnie w tych miejscach, w okolicach szyi, pod pachami, w okolicach pachwin, szczególnie jest ich dużo. Wszędzie tutaj one się znajdują, w okolicach mostka też. Właśnie w skład układu limfatycznego wchodzą te węzły chłonne. But also it has a lymphatic vessel. Ale również naczynia limfatyczne są częścią tego układu. It's not blood inside. Wewnątrz tych naczyń nie znajduje się krew. What we call the lymph fluid. Ale limfa. The flowing. To właśnie limfa przepływa przez te naczynia. In the lymphatic system, i w układzie limfatycznym there's no red blood cells. Nie ma w ogóle krwinek czerwonych. There's no platelet. Nie ma płytek krwi. There's only T cell. Ale tylko komórki T, komórki B i komórki dendrytyczne. I te węzły chłonne funkcjonują jak posterunki policji. Powiedzmy, że komórka T jest policjantem. So this picture here is showing you a single lymph node. Ten rysunek przedstawia pojedynczy węzeł chłonny. And this is a natural killer cell. A to jest komórka zabójca. Natural killer cells are very similar to the T cell. Komórka zabójca jest bardzo zbliżona w swoim funkcjonowaniu do komórek T i w budowie też. And natural killer cell, this is a cancer cell here. Tutaj mamy komórkę raka. This is cancer. To też jest komórka raka. Killer cell, whenever they come in contact, i komórka zabójca. Zawsze, kiedy wchodzi w kontakt z komórką raka, to zabijają. And this is a macrophage. A to jest makrofag. Okay. And this is a T cell. A tu mamy komórkę T. So all these cells are in the lymph node. Tak więc to wszystko znajduje się wewnątrz węzła chłonnego. Now, let's go back. Wróćmy teraz do poprzedniego zdjęcia. This is now T cell. To jest komórka T. And this is B cell. A to komórka B. Look at this picture shows relationship between T cell and B cell. To zdjęcie przedstawia powiązanie pomiędzy komórką T i B. Look, T cell. To jest komórka T na górze. B cell. I na dole komórka B. Many times T cell and B cell meet together. Wielokrotnie, kiedy komórka B i T stykają się ze sobą, they hold hand, to wtedy chwytają się za ręce then they share. I dzielą się czymś. Hold hand. Trzymają się za ręce i plotkują. Work hard. Pracujmy ciężko. I'll help you. Musimy być silniejsi. This is what's happened here. T cell produce some kind of message. I wtedy komórka T wytwarza pewne związki, które funkcjonują jak takie przesłanie. And share with the B cell. I przekazuje to komórce B. So what the T cell is asking for the B cell to do? Tak więc o co teraz komórka T prosi komórkę B? To produce antibody. Prosi, aby komórka B wytworzyła przeciwciała. Antibody. You heard about antibody, na pewno right? Słyszeliście o przeciwciałach, czyli immunoglobulinach. Is hepatitis some problem in Poland? Czy w Polsce często pojawiają się stany zapalne wątroby? Lots of hepatitis? Często zdarzają się przypadki zapalenia wątroby? See, some people... Okay, let's say there's a man with hepatitis B. Powiedzmy, że jest jakiś człowiek chory na zapalenie wątroby typu B. Wirusowe zapalenie wątroby. This man's married to another woman. I ten mężczyzna wszedł w związek małżeński z kobietą. His wife. I jego żona never gets a hepatitis. Nigdy nie choruje na zapalenie wątroby. Even though they have now three children. Pomimo tego, że przecież żyją razem. So when doctors draw blood from the wife. Tak więc, kiedy lekarz pobiera krew żony, in the blood of wife, to w krwi żony there's no hepatitis virus found. Nie ma żadnego wirusa zapalenia wątroby. Instead, ale zamiast tego, inside the wife blood, wewnątrz krwi żony, doctors found lots of antibody against hepatitis. Lekarz znajduje bardzo dużo przeciwciał przeciwko tym wirusom zapalenia wątroby. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? The virus in the husband's body actually came into wife.
oznacza to, że ten wirus z organizmu męża faktycznie dostał się do organizmu żony. And the T-cell of wife is very, very healthy. Ale komórki T w organizmie żony są bardzo zdrowe. Więc taka komórka T patrzy na wirusa i mówi, o, to coś złego się dostało w organizmie. When virus came in, więc kiedy ten wirus wnika do organizmu, and this is wife's T-cell. A to powiedzmy, że jest komórka T żony. Wife T-cell meets with the B-cell. I ta komórka T spotyka się z komórką B wtedy. And hold hand. I chwytają się za ręce. I mówi jedna do drugiej. Hepatitis virus. Jest tutaj wirus zapalenia wątroby. I want you to produce some antibody. Chcę, żebyś wytworzyła trochę przeciwciał. And arrest them. I zaresztowała go. So B cell says. I wtedy ta komórka B mówi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I will do it. Zrobię to. So there is a gene which produces antibody in the B cell. Tak więc jest taki gen w komórkach B, który wytwarza przeciwciała. So when B cell meets the hepatitis virus, więc gdy komórka B styka się z wirusem zapalenia wątroby, the gene is activated. Wtedy ten gen jest uaktywniony. So B cell produces antibody. I wtedy komórka B wytwarza przeciwciała. Okay. Let me show you this picture now. Popatrzmy teraz na kolejny rysunek. Okay. This is blood vessel. To jest wnętrze naczynia krwionośnego. This is blood vessel wall. Ściana naczynia krwionośnego. This is blood vessel wall. Tutaj cały czas jest ściana tego naczynia krwionośnego. This is inside the blood vessel. A to wnętrze tego naczynia. This is outside. A to środowisko zewnętrzne. Inside you can see lots of red. Wewnątrz widzimy dużo krwinek czerwonych. And this is B cell here. A to jest komórka B. And this is other white blood cells. I inne białe ciałka krwi. Look, this white blood cells are lined up to get out of the blood vessel. Popatrzcie, te krwinki białe ustawiają się w kolejce, aby wyjść na zewnątrz tego naczynia krwionośnego. There is a little hole here. Tutaj mamy taki mały otwór. And blood vessel, this white blood cell is going out. I krwinka biała wtedy zmienia kształt i przenika na zewnątrz naczynia krwionośnego. This is T cell already out. A tutaj już komórka T, która już jest na zewnątrz. And this is B cell. A to jest komórka B. So T cell is telling B cell to komórka produce T antibody. Wtedy mówi komórce B, aby zaczęła wytwarzać przeciwciała. Why? Dlaczego? Because there's a bacteria came in. Dlatego, że pojawiły się bakterie. And this is bacteria. I to jest właśnie bakteria. And this is a bacteria. I to też jest bakteria. So T cell is asking B cell to produce antibody. Więc komórka T prosi komórkę B, aby wytworzyła przeciwciała. And these are the antibodies. To są właśnie przeciwciała. Look like a Y, right? Mają kształt litery Y. And then this antibody works just like a handcuff. I te przeciwciała działają jak kajdanki. See, when policeman captures the criminal. Kiedy policjant złapie jakiegoś przestępcę, to wtedy zakłada mu najpierw kajdanki. Then they arrest. Wtedy aresztuje go. So once it is handcuffed here, tak więc tutaj mamy taki założony kajdanek. Then these white blood cells are given job task to eat them up. I wtedy te białe ciałka krwi, one wchłaniają taką bakterię, pożerają ją. Okay. What a delicate system. Co za niezwykły układ. If bacteria comes into your body, gdy bakteria wniknie do waszego ciała, do you recognize it? To czy wy jesteście w stanie to rozpoznać? You have no recognition consciously. Nie potraficie świadomie rozpoznać tego. You don't know if bacteria came in or not. Nie wiecie tego, czy bakteria jest w tym organizmie, wniknęła, czy nie. Consciously you have no idea. Jeśli chodzi o świadomość, to nie jesteście w stanie no tego rozpoznać. But subconsciously. Ale podświadomie. Or unconsciously. Albo nieświadomie. God is working. Bóg działa. You know, God works unconsciously too. Bóg działa w naszej podświadomości. And Satan works unconsciously. I szatan też funkcjonuje na takiej zasadzie. You don't even notice it. I my nawet tego nie wiemy. But what kind of result you have? Ale wiecie, jakie są tego wyniki. Then you know, Satan has been working. I wtedy dopiero możecie wiedzieć, że szatan działa. So that we call fruit. Mówimy o tym jako o owocach. That's why Jesus said, by the fruit you shall know. To dlatego Pan Jezus powiedział, po owocach poznacie ich.
Because we don't really recognize. Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Many people only do the religion at the conscious level. Niektóre osoby akceptują religię na poziomie jedynie podświadomości. Intellectual level, intelektualnie. Religion does not give them subconscious peace. I taka religia nie obdarza ich takim podświadomym pokojem. Religion does not give them subconscious joy. Taka religia nie darzy ich podświadomą radością. I'm so happy to be a Christian. Jestem tak szczęśliwy, że jestem chrześcijaninem. You know, when I was 39 years old, in my 30s, gdy miałem ponad 30 lat, which is about 25-26 years ago, około 25-26 lat temu, I was much younger than I am. Byłem wtedy o wiele młodszy niż teraz. But I was so sick. Ale byłem taki chory. I had always sinus headache. Ciągle pojawiały się bóle głowy z powodu zapalenia zatok. Asthma. Miałem astmę. Bardzo ciężko oddychałem. I had diarrhea all the time. Ciągle pojawiała się biegunka. Irritable colon. I te jelita były takie nadwrażliwe. Whenever I hated this kind of weather. I nienawidziłem takiego rodzaju pogody. Rainy, cold. Gdy padał deszcz i było zimno. That's why I chose California. To dlatego wybrałem Kalifornię. Because of my arthritis. Z powodu mojego artrytyzmu. This kind of weather, my joint goes terrible. W czasie takiej pogody moje stawy dawały o sobie znać i ciągle odczuwałem ból. I was only 34 years old. Miałem tylko ponad 30 lat, 34 lata. I was sick all over the place. I ciągle byłem chory. Could you believe that? Czy możecie w to uwierzyć? And here I am an internist, internal medicine specialist. Jestem internistą. And I am an allergy specialist. I alergologiem. And I know, according to my textbook. I wiedziałem, że według mojego podręcznika naukowego. All the medical problem I have is incurable. To wiedziałem wtedy, że wszystkie moje problemy zdrowotne były czymś nieuleczalnym. Medicine I know cannot cure this. I ta medycyna, którą znałem, twierdziła, że tego nie można wyleczyć. I was thinking all the time. I ciągle myślałem, is this way I'm going to live all my life? Czy ja w ten sposób mam spędzić całe moje życie? So I don't want to live too long this way. Tak więc ja nie chcę żyć zbyt długo, jeśli so tak ma to wyglądać. Więc zacząłem pić. Because I was hopeless. Dlatego, że nie miałem żadnej nadziei. Even though I was driving Mercedes-Benz, you know. Pomimo tego, że jeździłem Mercedesem. Even though I was making lots of money. Pomimo tego, że zarabiałem bardzo dużo pieniędzy. It was no fun. To nie dawało mi to zadowolenia. I didn't know what to do. I nie wiedziałem, co mam w ogóle robić. And I used to think I'm such an unlucky. I just have bad luck. I zawsze myślałem, że ja naprawdę nie mam szczęścia w życiu. I blamed on the luck. I zawsze pragnąłem tego szczęścia. What a luck. Co za szczęście. Well, in terms of money, I'm very lucky, but... A jeśli chodzi o pieniądze, to byłem szczęściarzem. But with my health, ale jeśli chodzi o moje zdrowie, and I was very temperamental, you know? I get angry very easily. To bardzo łatwo się irytowałem też. I was very sensitive. Byłem bardzo nadwrażliwy. You know, and I was not happy. I nie byłem szczęśliwy. And then I found God. I wtedy znalazłem Boga. That was when I was 39 years old. Było to w czasie, gdy miałem 39 lat. Iskra. I don't know. I didn't know what the iskra was. Pojawiła się iskra, chociaż ja wtedy oczywiście nie wiedziałem jeszcze, czym ta iskra jest. Ale powiedziałem, wow. Then I found out there is a denomination called Seventh-day Adventist. I wtedy odkryłem, że jest taka społeczność jak Adwentyści Dnia Siódmego. I never heard of it. Ale nigdy nie słyszałem takiej nazwy. I said, what's Seventh-day? Więc powiedziałem, co to jest, to siódmego dnia. Then I was beginning to study about prophecy. I zacząłem wtedy studiować proroctwa. Book of Daniel and Revelation. Księgę Daniela i Objawienia. I was so shocked. I byłem w szoku. Wow. Wow. You know what I felt? Wiecie, jak się wtedy czułem? I felt like my life up until 39 years old was a car without headlight, driving, going in the dark. Wtedy zrozumiałem, że moje życie do tego 39 roku było jak samochód, który podróżował w ciemnościach bez światła. Without recognizing where am I going to. Nie wiedziałem w ogóle, dokąd ja zmierzam.
Finally, when I have Jesus and have a revelation, aż w końcu, gdy znalazłem Jezusa i czytałem Księgę Objawienia, now I can see where am I going. Wtedy zaczynałem uświadamiać sobie, dokąd ja zmierzam. Then I had health message. I wtedy poznałem poselstwo zdrowia. With iskra and health messages. I zrozumiałem, czym jest iskra w tym poselstwie zdrowia. 6 months later, 6 miesięcy później, all my colitis, sinus problem, asthma, wszystkie moje problemy związane z zapaleniem jelit, zatokami, astmą, mój artretyzm, completely gone. Wszystko to całkowicie zniknęło. Why? Dlaczego? Because my immune system became. Dlatego, że mój system odpornościowy wzmocnił się. Genes in my T-cells will wszystkie become moje active. Geny, moje komórki T zostały uaktywnione. I literally had a salvation. Ja dosłownie otrzymałem zbawienie. Salvation from hopelessness. Zbawienie od beznadziei. But you know what? Ale wiecie co? Salvation from bad luck. Zbawienie od tego złego szczęścia, od braku szczęścia. What a luck I have. Co za szczęściarzem teraz jestem. And now. Ale teraz. I have no problem with this weather. Nie mam żadnych problemów ze zdrowiem pomimo takiej pogody. I could never do this in this weather. Wtedy podczas takiej pogody nigdy nie mógłbym ćwiczyć w ten sposób. Now I never have a sinus headache. Ale teraz nigdy nie mam stanów zapalnych. No zatok, asthma. Żadnej astmy. I'm digesting food very well every day. Bardzo dobrze trawię posiłki. Before I was always tired. A wcześniej zawsze byłem zmęczony. And my little boy said, Daddy, I want to play with you. I mój synek mówił, tato, chcę się pobawić z tobą. I always says, Daddy, a ja mówiłem, Daddy's tired. Tatuś jest zmęczony. It was terrible, but now. Czułem się strasznie. Now I'm very energetic. Ale teraz mam dużo energii. My immune system is, mój system obronny functioning very well. Funkcjonuje bardzo dobrze. This is what God does. To właśnie tak działa Bóg w naszym życiu. And before I found God, zanim jeszcze znalazłem Boga, I was constantly living in the fear. Ciągle żyłem w strachu. I did not know that. I nie wiedziałem tego. My subconscious mind was filled up with fear. Moja podświadomość była pełna takiego strachu. Do you know what kind of man I was? Wiecie, jakim człowiekiem byłem? When I was living in Korea. Gdy żyłem jeszcze w Korei. And my father-in-law's 60th birthday came. I nadszedł czas 60. urodzin mojego teścia. In Korea, 60th birthday is a big event. A w Korei 60. urodziny są wielkim wydarzeniem. All children must come. Wszystkie dzieci muszą się stawić and na tę uroczystość. This 60th birthday. I obchodzić te 60. Okay. urodziny. And you have to come. You have to come. I musicie przyjść wtedy. If you don't come there, jeśli nie przyjdziecie tam, that's very bad. To byłoby uznane za coś bardzo złego. And I had to go to Korea. Więc musiałem pojechać do Korei, polecieć do Korei. You know, I didn't go. Ale nie poleciałem tam. You know why? Wiecie dlaczego? I was afraid. Dlatego, że się bałem. What if my airplane crashes? Co się stanie, jeśli mój samolot spadnie? I was always afraid. Zawsze się bałem. So my wife alone went to Korea. Tak więc tylko moja żona udała się do Korei. I was in that kind of shape. Właśnie takim byłem człowiekiem. Physically, pod względem fizycznym. In bad shape, bardzo źle. Spiritually, i pod względem duchowym. No peace, żadnego nie posiadałem pokoju. Ciągle się bałem. I didn't know that. I nie wiedziałem tego. At that time, w tamtym czasie, if I get on the airplane, gdybym wsiadł do samolotu, I'm always tense. Zawsze byłem napięty i bałem się. Especially when taking off. A szczególnie, gdy samolot startował landing, you know. Albo lądował. To zawsze strasznie to przeżywałem. Adrenaline, stress hormones. I wtedy pojawiła się adrenalina, inne hormony stresu. Too much cortisone. Za dużo było kortyzonu w mojej krwi, który osłabiał mój system obronny. I thought that was normal. Myślałem, że to jest normalna sytuacja. Yeah. Because a lot of people are that way. Dlatego, że wielu ludzi żyło w ten sposób. Normal, you know. Ja jestem normalny, mówiłem. It's a statistical fact. To był taki statystyczny fakt. But you wanted the truth. Ale ja chciałem prawdy.
And when I get on the airplane, więc gdy wsiadłem do samolotu, I could never fall asleep. Nigdy nie mogłem tam zasnąć. Zawsze się pociłem. Every moment I was tense. W każdej chwili byłem napięty. My pulse rate. I gdy sprawdzałem puls, always 90, 95. To wynosił on zawsze około 90-95 uderzeń na minutę, dlatego że ciągle żyłem w napięciu. Finally, I found God. Aż w końcu znalazłem Boga. Wow. I said, well, if God sent me to Poland, więc powiedziałem, jeśli Bóg posłał mnie, posyła mnie do Polski, whether my airplane goes down or not is his problem. To bez względu na to, czy ten samolot się rozbije, czy nie, to pozostawiam ten problem Bogu. To nie jest już mój problem. God take care of the airplane, okay. Bóg troszczy się wtedy o samolot. And I fall asleep. Więc śpię sobie i chrapię. What a change! Co za zmiana! What changed me? I, of course, consciously I'm changed too. Oczywiście, jeśli chodzi o moją świadomość, to w tej świadomości też jestem zmieniony. But much more change came in my subconscious. Ale o wiele więcej zmian zaistniało na poziomie podświadomości. I used to have lots of bad dreams. Kiedyś miałem bardzo dużo takich złych snów. That's completely cleaned up. Ale teraz od tego również jestem całkowicie wolny. And I am happy. I jestem szczęśliwy. I've never been happy like this before. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz. Oh, it's amazing change. To jest zdumiewająca zmiana. Because all my genes been changed and activated. Dlatego, że wszystkie moje geny zostały zmienione i uaktywnione. I have same name, Zhang Li. Nadal mam to samo imię i nazwisko, Zhang Li. But this is definitely different Zhang Li. Ale to jest niewątpliwie inny Zhang Li. God can change us. Tak więc Bóg może nas zmienić, niewątpliwie. Don't be satisfied with the intellectual knowledge. Tak więc nie bądźcie usatysfakcjonowani jedynie znajomością jakiejś intelektualnej wiedzy, theological knowledge alone, czy teologicznej wiedzy. That's not true religion. To nie jest jeszcze prawdziwa religia. You only know the theology, that's all. Możecie znać tylko samą teologię. You never experience the power. Ale możecie nie doświadczyć mocy z tym związanej. This is something very serious. Tak więc jest to niezwykle poważnym zagadnieniem i musimy to dostrzegać we właściwy sposób. I think we are logical people. Myślę, że my jesteśmy bardzo logicznymi ludźmi. Because we say, oh, this is really right, you know. Dlatego widzimy, że tu jest tak napisane, więc musimy to zaakceptować. Otherwise, some people don't care. Ale inni ludzie nie troszczą się o to. Whether it's a Sunday or Sabbath, czy to jest sobota, czy niedziela. Okay. Co to ma za znaczenie? W porządku like jest. Ja lubię mój kościół. We are very logical people. Ale my w bardzo logiczny sposób podchodzimy we want do życia. Everything right. I chcemy, aby wszystko było w porządku. That's why we can very easily fall into trap. I dlatego z łatwością możemy wpaść w pułapkę of logical satisfaction. Takiej logicznej satysfakcji. And that's dangerous. I to jest niebezpieczne. I'm not against having good logics. Nie jestem przeciwko właściwej logice. But, we must have more than that. Ale musimy posiadać coś więcej aniżeli sama logika. Okay, so it's amazing God's work you can see. Tak więc zdumiewające jest to, jak Bóg działa poprzez system obronny. This is bacteria. To są bakterie. Tutaj również mamy bakterie. And this is white blood cells. A to jest białe ciałko krwi. They don't have eyes. Białe ciałka krwi nie mają oczu, they know exactly where the bacteria are. Ale dokładnie wiedzą, gdzie znajduje się bakteria. Stretching out. I wyciągają rękę. There's a gene, wykonują ćwiczenia the rozciągające. Gene to do this. Są, znajdują się w białych ciałkach krwi takie geny, które to powodują. So God is controlling the gene. Więc Bóg sprawuje kontrolę nad tymi genami. Okay, this red laser is an iskra. Okay? Tak więc powiedzmy, że ta strzałka to iskra. I ta iskra dociera teraz do białego ciałka krwi. Ona wyciąga swoją rękę, chwyta bakterię. Znowu pojawia się iskra, wyciąga rękę, białe ciałko krwi, chwyta bakterię. God is taking in control in terms of getting rid of the germs, bacteria. Bóg kontroluje, sprawuje kontrolę nad krwinkami białymi na takiej zasadzie, że stymuluje je do wychwytywania bakterii. Then these red blood cells open up.
I wtedy, white blood cells, yes. Wtedy to białe ciałko krwi otwiera się. Then bacteria is getting into it. I wówczas bakterie wnikają do wnętrza tej krwinki białej. A następnie białe ciałko krwi wytwarza swego rodzaju toksynę, to kill the bacteria. Aby zabić bakterie. And you don't know it, what happened. Ale wy nie wiecie, że to ma akurat miejsce. So the subconscious is more important. Tak więc ta podświadomość jest nawet ważniejsza. When you have a true religion, gdy posiadacie prawdziwą, właściwą religię, subconscious consists of 95%. To wtedy aż w 95% na tą religijność, duchowość składa się właśnie podświadomość. Consciousness is only tip of iceberg. A świadomość to jedynie taki niewielki fragment, wierzchołek góry lodowej. Look at this. This is T cell. Tutaj znów mamy komórkę T, attacking cancer cells. Która atakuje komórkę raka. When T cell attached to the surface, to cancer cell. Gdy komórka ta przylega do powierzchni komórki raka, then T cell, there is a gene. Wtedy znajduje się w niej gen, which can produce special protein called perforin. Które jest tam gen, który wytwarza specjalne białko zwane perforyną. Perforin. Perforyna. Perfor means what? Perfor w języku puncture. Angielskim znaczy przebijać, dziurawić. In means substance. A ta końcówka in odnosi się do substancji. So in the T cell, tak więc w komórce T there's a perforin producing genes. Znajduje się gen wytwarzający perforynę. When God gives iskra to the perforin gene, like i gdy Bóg posyła iskrę w ten sposób do tego genu wytwarzającego perforynę, and then this T cell produces perforin and perforate cancer cells. Wtedy ta komórka T wytwarza perforynę i dziurawi komórkę raka. Look here, the cancer cell is perforated. I tutaj już na tym drugim rysunku mamy komórkę raka, która została przedziurawiona, and przebita. Cancer cell is dead. I ta komórka raka jest martwa. Next. Następny rysunek. This is a cancer cell. Znów mamy tutaj komórkę raka. This is T cell surrounding, a to są komórki T otaczające komórkę raka. How the T cell found the cancer cell? W jaki sposób te komórki T odkryły komórkę raka? Już komórka T nie ma takiej świadomości, nie wie, jak wygląda komórka raka. God remote controlled these T cells to surround. To Bóg zdalnie steruje tymi komórkami T i sprawia, że one otaczają komórkę raka. Once these T cells surround this cancer cell. I gdy tylko te komórki T otaczają komórkę raka, and then next step is to wtedy następnie przystępują do ataku tej komórki. Okay, now the attack. A teraz one już atakują komórkę raka. Normally T cell looks round. Normalnie komórki T mają okrągły kształt. And inside the T cell, a wewnątrz komórki T there is some kind of lymphotoxin. Znajduje się limfotoksyna albo rodzaj limfotoksyny, is produced and to kill the cancer cell. Która jest wytwarzana i ma za zadanie zabijać komórkę raka. There are many different kinds of lymphotoxins in the T. Są różne rodzaje limfotoksyn w komórkach T. And these genes are activated. I kiedy te geny są uaktywnione, and the cancer cells die. To wtedy komórka raka umiera. So T cells look different, right? I kształt tej komórki T, jak tu widzimy, już jest inny. Sort of flattened and elongated. Spłaszcza się i wydłuża wtedy. And this means the T cell is activated. To oznacza, że komórka T jest uaktywniona. And actively producing lymphotoxin. I wytwarza cały czas limfotoksyny. And killing the cancer. I w ten sposób zabija komórkę raka. So God already knew. Tak więc Bóg wiedział już. That we may have a cancer. Wcześniej, że będziemy chorować na raka. And God put the program to. I Bóg umieścił program. To be able to destroy the cancer. W nas, aby nasz organizm był w stanie zwalczyć komórki raka. God already has the healing program. Bóg już posiada taki program, który prowadzi do wyleczenia. Okay, let's look at this now. Popatrzmy jeszcze na to. And cancer cell is dead. Komórka raka już jest tutaj martwa. These are the debris of the cancer cell. To są takie pozostałości po komórce raka. Here's a T cell. A tu mamy komórkę T. What is this debris going to be now? Czym są te odpadki po komórce raka? Czym mogą się teraz stać? The cell called a macrophage. I są komórki zwane makrofagami, come and eat them up, które clean them up.
dostają się do tego miejsca i wchłaniają te wszystkie odpadki. And they use this protein i wykorzystują to białko, and to produce some good thing. Aby wytworzyć coś dobrego. A good recycling system, isn't it? Tak więc to jest taki wspaniały system krążenia. Amazing system. Zdumiewający system limfatyczny. We didn't know. My nawet nie wiemy, że to ma miejsce w organizmie. God's wisdom, ale to Boża mądrość already pre-arranged już wcześniej zaprogramowała in our genes. To w naszych genach. God already wrote this program. Bóg już wcześniej napisał ten program. What's the only thing, only problem is? Jedyny problem, jaki się tu pojawia, do we want God to activate this program for polega us? Na tym, czy my faktycznie chcemy, aby Bóg uaktywnił w nas ten program. Or we ignore this program, możemy albo zignorować ten program to be depend upon human power. I zaczniemy polegać na ludzkiej mocy. Human knowledge. Na ludzkiej wiedzy. Again here, wisdom of God versus knowledge of human being. I znów pojawia się tutaj konflikt pomiędzy Bożą mądrością a wiedzą ludzką. Tree of life, czyli drzewo życia, which is wisdom, które jest mądrością, and tree of knowledge, kontra drzewo wiedzy albo wiadomości. Eventually it become truth versus fact. I w końcu chodzi to o to, że dochodzi do takiej kolizji pomiędzy prawdą i faktem.